dostaliśmy takie worki i pastele i każdy malował swój worek. Z papieru będziemy tworzyć, bo byliśmy pierwsze dwa dni na wycieczkach, wczoraj i przedwczoraj. Najbardziej mi się podobało wczoraj po południu, bo graliśmy, dla chętnych była taka gra, dziadek kąpie się wesoło w wannie. Na półkoloniach mamy część takich zajęć, no nazwijmy je wyjściowych, czyli między innymi na statek do zoo mamy zajęcia rekreacyjne, w piątek też będą zajęcia teatralne, dzisiaj są zajęcia plastyczne z szarego papieru budowy miast, więc mamy generalnie cały przestrzał różnych aktywności. Póki co drugi dzień minął i jest bardzo fajnie. Dzieciakom się podoba, jakichś większych problemów nie było. Chętnie zostają tutaj nawet niektóre ponad 8 godzin. Póki co, przynajmniej w mojej grupie, wiem, że im się podoba. Jesteśmy też podzieleni, każda grupa w innej sali. Jedna sala jest filmowa, jedna jest rekreacyjna. Każda z trzech grup, które są w tym budynku, mają osobną salę, gdzie mają śniadania i obiady. Więc musimy się trzymać się konkretnych zasad i te grupy, które tutaj są, tak jakby przez ten czas 8 godzin nie mają z sobą styczności. W tym roku na półkoloniach głównie warsztaty różne, muzyczne, teatralne, plastyczne. Ze względu na to, że nie możemy, tak jak poprzednio, organizować tylu wycieczek i wyjść, dzieci muszą więcej czasu przebywać w budynku, dlatego organizujemy im właśnie czas w ten sposób, żeby były bezpieczniejsze, żeby było mniej sytuacji, które mogą zagrażać zarażeniu. Niestety z powodu pandemii jest dzieci mniej. Możemy mieć tylko 3 grupy w budynku. Codziennie mamy różne inne zajęcia. Raz zostajemy w budynku, malujemy lub rozwijamy kreatywność, a czasami idziemy do zoo lub zwiedzamy jakieś parki. Wolałabym, żeby już nie było koronawirusa, bo jednak na miejscu wtedy jemy te wszystkie posiłki, a wolałabym chodzić sobie na spacerki do restauracji. Mam takie zajęcia tak zwane integracyjne, łączenie grupy, czyli na przykład wyjście do parku, na plac zabaw. Wczoraj byliśmy w zoo. Mamy też tam zaplanowane wycieczki wyjazdowe. No i zajęcia oczywiście takie cały czas właśnie integracyjne, gdzie byłem mile zaskoczony, bo tak zaraz na drugi dzień zaproponowano, żeby ktoś przeszedł do innej grupy. I się okazało, że integracja nastąpiła bardzo szybko i po prostu dzieciaki już nie chciały zmieniać grupy.